zachować spokój, burt, nie wszczynać. Z tej strony Norbi, ja zdecydowanie nie będę wszczynał w Wiedźminie w burt. Tam. Żarcik taki tylko powiedziałem. Dobrze, słuchajcie, w tym momencie awantura o wino Vermentino i mam poinformować Matyldę o rozwiązaniu problemów jej winnicy. 110 kroków, a troszeczkę się przebiegnę, a cóż, żeby się tutaj rozprostować swoje kości. Jestem ciekawy, czy o tej godzinie, 23.10, będą jeszcze nasze tutaj dwa gagatki. Tak jest, są jeszcze. Niech żyje księżna! Matylda. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Znalazłem dowody na to, że kłopoty Koronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Koronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie, ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Lian? A ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie, chodź z nami. Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. Być może oni... Dobra. No dobra, chodźmy. Może być ciekawie. A jeszcze jakby się ta dwójka spiknęła ze sobą, no to wówczas nie byliby tylko... Nie bez kozery chciałem oddać Belgard. 200, okej. Okay. Tak się składa, że od śmierci poprzedniej właścicieli winnica doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolicy. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. A porozmawiamy najpierw o nagrodzie. Mogę pomóc, ale nie pracuję za tym bardziej, że się troszeczkę wyszczypałem z kasy. Wow! No proszę, a może tak? A nie dałoby się może trochę taniej? Dobrze, mamy umowę. No, przydatnie. Dobra. W zasadzie to już się zgodziłem. Kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Rozwiąż problemy w winnicy Belgard. Dobra, zobaczymy. Nie ta, mapa świata. Aha. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dobra. Punkty doświadczenia 80, 851 koron. 80. Nice.
mieczami na plecach. Pomóż tam. Zobacz, tam są potwory. Aha, dobra, widzę. Zobaczmy, w jakim stanie jest mój miecz. Dobra. Niedobity srebrny miecz cechu żmiji. No tak, co by mi tutaj jeszcze założyć? Oleje. Insektoidą. Spróbujmy dać to na te insektoidy. Może to będzie tutaj mi przydatne. Trójcy embriagi. Andriago Wojownik. Pamiętacie, że miałem zawsze... Dobra, Andriagi, okej. Okay. Jeśli chcę się pozbyć Andriag, muszę to wysadzić w powietrze. Dziennik jakiś, Tyrego Piresa. Piresa, tak jest. Przeklinałem każdy dzień służby Krobiego Crespi, teraz przeklinam każdy dzień bez niego. Już wiem, dlaczego był taki surowy, apodyktyczny i nerwowy. Nie sposób zachować spokoju i dobrego ducha, gdy tyle problemów codziennie spada na tylko jedną winnicę. Teraz ja, jako zarządca Belgardu, muszę się zmierzyć z każdym z nich i tak dalej, i tak dalej. Idę do tego pisa, idę sprawdzić, co to za panika. Na lipowiec zaległy się wije. Dobra. Tak w ogóle to zobaczymy, jak tam wygląda moje... Okej, mój poziom. W porządku. Czyli jeszcze będę tutaj... Nie wiem, czemu tutaj program Galaxy coś tam zaczął się... wyłączył się. Nie, że czerwony mutagen. Zresztą, tych mutagenów już w tym momencie będę miał na tyle dużo, bo oczywiście dojdą mi... O, teraz moi tutaj już dojdą sobie, będą mogli działać. Znaczy moi pracownicy tutaj w winnicy. Chyba pojedziemy do tego miejsca. Na cmentarz jeszcze nie tym razem. Dobra. Dalej. Dziękujemy. O, wreszcie, dziękuję bardzo. Na to, że mi podziękowaliście. A, kurde. No tak. O, w mordę. Czyli coś, czego nie cierpię. Arkę spory nieszczęsne. Dobra. Wycofać. Nie tak, nie będę się z wami tak bawił. Dobra. Ale na razie ja tutaj nie będę szedł. Na cmentarz ze względu na to, że mamy załatwić tą kwestię awantury o wino. Idę po ciemku, a nie jak tam.
To parę kroków. Zupełnie inaczej to wygląda, powiem szczerze. Dobra. Już widzimy, co my tutaj mamy. Mi coś da. Dobra. Jeden załatwiony. Podskok. Haha, jak cię fajnie załatwiłem. Czerwony mutagen, okej. Verbena. Zupełnie inaczej walczy się po ciemku, dlatego jest to znacznie dla mnie trudniejsze. Stalowy miecz beklerskiego oficera, bo mnie tutaj widać, ale jest to jakaś odmiana i mi się to naprawdę podoba. Co my tu mamy? List do Gregora Pyxide. Od razu przeczytajmy. Ufam, że wasz w dobrym zdrowiu, nawiązując do waszej wcześniejszej korespondencji, chciałbym zlecić wykonanie badań geologicznych i tak dalej. I tak dalej. Różowny barwnik do zbroi. Różowny. Różowniutka zbroja to jest to, o czym bardzo marzę. Dobra, tu jesteśmy tak daleko. Na razie nie zajmujemy się tymi znakami zapytania, bo tutaj przyjdzie jeszcze czas. A nie, jeszcze tutaj jest jeden. O, w mordę. No to faktycznie czeka mnie dodatkowo jeszcze dużo jeżdżenia. Tym bardziej, że mam prawie drugą w nocy. Tymi potworesami się tam nie zajmuję teraz. Będą znowu jakieś dziki, albo wilki, albo jakieś inne. Nowy znacznik, wejście. O! Zlecenie winiarzy. Dobra. Pozdrawiam. Nie, to hej. Sobie... To sobie kiedy indziej zrobimy. Trochę się tutaj pobiegam i dopiero teraz, o właśnie, bo tak to z podką wcale tutaj łatwo nie jest po takim czymś chodzić, dlatego też lepiej będzie w ten sposób zrobić, żeby... A i ten bardziej teraz ja jak zwykle na skróty. Tam jakieś, o znowu coś fajnego tutaj. Mapa, gdzie ja jestem? Wow, tutaj jest jakiś znak zapytania też. Ale nie, to trzeba obadać za dnia, ze względu na to, że tu jest za fajne miejsce. I w nocy tutaj nie będę mógł widzieć tego w całej okazałości. A tutaj mam
Ludzie w opałach. Dobra, kartacza. Odskok. Kurde, tam mają jeszcze. A temu podziecimy tutaj. Ty gling. A czemu srebra? Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. No dobra, spotkamy się na miejscu. Nie w tym momencie. Gdy będę w pobliżu. No i super. I teraz pozbierajmy sobie tych gości, jakieś tam rzeczy, beklerski zwykły miecz, stalowy zresztą. Tu mamy gdzieś jakieś wilki w pobliżu. Ja jestem ciekawy, czy te wina będę mógł sprzedawać. Ruda ciemnego żelaza. Miedziana kasetka, miedziana patera, miedziany kubek. Nawet nieźle to poszło. To jest rogatek. Myślałem, że stawi krew, ale rogatek w tym miejscu rzeczywiście też może być. No i załatwieni. Dzięki temu mam tutaj już kolejną... Czekajcie. 87, jeśli chodzi o mój udźwig. Te to są słabe, ale jednocześnie za nie będziemy trochę kasy wpadnie. 33704. Dam radę. I teraz tak, gdzie my tutaj mamy iść? O, w mordę. Widzicie, tutaj są jakieś zlecenie winiarzy. Aż tutaj. W teorii powinienem poczekać do rana, więc chyba tak zrobię. Ale ten odcinek jakoś tak szybko leci, dużo rzeczy tutaj robię, dlatego też i chyba będzie w ten sposób lepiej, żeby właśnie spróbować zrobić to tak, a nie inaczej. Dam radę tędy przejechać? No bo ja bym nie dał rady. Co tam było? Ruiny elfickiego. Fajne. Nie, nie będę z wami teraz walczył. Pewnie tutaj jeszcze dotrę. Dziki się puściły za mną długą. Za wolne jesteście moje małe szaszłyki. Czekajcie, co tutaj jest? Mglak nawet się pojawia. Mglaki się pojawiają. Dawno nie widziałem żadnego mglaczka, więc z pewnością miła odmiana. Chciałbym w tym odcinku zrobić właśnie to zlecenie, ze względu na to, że jeżeli zająłbym się tymi wszystkimi potwarami po drodze, no to wówczas... Aha, czekajcie.
Ekwipunek. Eliksiry. Trofeum z króliszka. O. Bo tutaj zdobywałem... A nie. To samo. Trofeum z gryfa w tym momencie miałem. Yuki. Pojemność uku wierzchowca 100. A tam mogłem sobie kupić na 110. No to trzeba będzie kupić większą pojemność yuków. Gniazdo potworów. Okej. Okay. Skalopem nerw. Odskok. Quen. Dobrze, tutaj Quen działa z nimi znacznie lepiej, bo... Jeden załatwiony. I mamy zniszczyć im gniazdo. Dobra. Większy czerwony mutagen. Chitynowy pancerz. I wydzielina skalopendromorfa. Dobrze. Cieszę to bardzo. Następny. Strasznie dużo tutaj takich jest fajnych miejsc, które będę musiał zrobić. Obejrzę ci jeszcze 4 z 5. No, czyli w tym odcinku zdążę to wszystko zrobić. To mnie najbardziej cieszy. Bo tak jak chcieć chodzić i rzeczywiście te wszystkie zwierzęta anihilować, niszczyć, no to trochę rzeczywiście tutaj czasu jeszcze mi to by zajęło. No ale nie ma to najmniejszego, nie najmniejszej potrzeby na chwilę obecną, chyba że ale będę miał na przykład potrzebę dobić się na jeden poziom wyżej, no to wtedy trzeba będzie tak tutaj trochę pobiegać i to wcale nie jest takie proste, żeby sobie ten poziom wyżej dorobić, dokoptować. No, płotka, jedziesz. Bażancik. Okej. Kusza. Oszlungs. I jeszcze nawet żyje ogniem. Oszluzg. Aha, to było jakieś opuszczone miejsce. Od razu musimy zobaczyć, co jest. Co to jest ten oszluzg? Dobrze, że miałem akurat kończące uderzenie, dlatego też ostatnie 15 tysięcy obrażeń zabrałem jednym ciosem. Wow, cieszę. Mhm. Mogę sobie jeszcze szluzga wziąć. Bestiariusz. To będą... Co to jest? Hybryda? Nie. Upiory, wampiry. Mamy dżina. Relikty. Grotnik jakiś. Upiory. I wampira.
Oszluzg. Gdzie to może być? Jest, jest Oszluzg. Chłopi spod Hołopola chcieli mi kiedyś zapłacić sporą sumkę za zabicie Oszluzga. Naprawdę sporą, ładną sumkę. Odmówiłem, bo mi życie bardziej miłe niż złoto. Taka jego macie, byle nie szysz. Nierzadko z Wibernu albo z Widugonem bywa mylony, jednak powiedzieć sobie trzeba jasno, oszust to potwór straszny i okrutnie niebezpieczny. Branie go za Wiwernę źle się zwykle kończy dla biorącego, bo Wiwerna może takiego niedouczka, co sprawia zarżnąć i w kilka sekund potroszy, ale tylko oszust go przed zażarciem upieczy na chrupko, bowiem tylko oszust potrafi ziać ogniem. Aha. No dobrze. No i trafiło mi się oszluzg. Oszluzg, no dobra. I teraz wracamy. Bo to już by było chyba wszystko, co byśmy mieli tutaj do załatwienia. Co prawda powinienem zrobić jeszcze te dwa znaki zapytania, ale powiem szczerze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj jeszcze jakieś znaki zapytania, to sobie zrobię kiedy indziej. A co tam? Będę miał jeden odcinek więcej. Nie, tak naprawdę to będzie na zasadzie takiej, że chcę zakończyć to zadanie, a tak to będę to przedłużał i odcinki się też będą pojawiać coraz dłuższe. Oszluzg. O, tam coś dużego było. Czyli taka wiwerna, tylko że dodatkowo potrafiąca ziać ogniem. No i taka jakaś oślizgło. Może dlatego taki, stąd taki jej miano. Już jestem na miejscu. To jest ta winnica, którą oni mieli kupić chyba. I połączyć swoje siły. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak, jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję Państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą Państwo nią dobrze zarządzać. Wspaniale. Już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie. O, jestem ciekawy bardzo. Co to za niespodzianka? Poczekaj 3 dni i wróć do Liama i Matyldy. A to wiecie co, moi drodzy. Jeden. Ja już nie będę nigdzie odchodził, tylko poczekam te 3 dni. Bardzo ciekawy, co dostanę. Jeszcze? Na te bestie to najlepszy będzie wiedźm. Pozwól. Dzielne mamy serce, coś dla ciebie. To zajmie tylko chwilę, obiecuję. O, Wiedźmin, witaj! Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że wam się układa. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić.
Cieszę się. Jak mówiłem, że trzy winnice to nie to samo, co jeden. Co jedno. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Rzeźnik z Blaviken? Nie. Geralt z Rivi? Nie. Białego wilka, proszę. A co mi tam? Biały wilk. Dzikie i z charakterem. Pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. Do przygoda. Czeka coda. Jak obrobię wszystko. Mama mi pogładzi morę. Czelne serce każdą życi. Super, jeszcze dodatkowo jakieś taka... Rozmawiaj z kowalem, o. Panie Wiedźminie, długu jaki mam u ciebie, nie da się spłacić za jednego życia. Najpierw mnie wyrwałeś z łap Hanzy, a teraz dzięki tobie ta winnica odzyskała blask. Masz zniżkę na wszystkie moje towary. Jak wpadłeś w łapy grasantom? Co robiłeś w lesie Karoberty? Jak wpadłeś w łapy tym grasantom? Od śmierci hrabiego nie miałem już za co kupować surowca na obręcze do beczek, nowych narzędzi. Zebrałem więc kilku chłopów i poszliśmy do lasu trochę pomyszkować. Tam, w elfich ruinach, siła jeszcze złomu leży w ziemi. Trzeba go tylko wygrzebać. Gadają, że niby tam straszy. Ale ja tam elfickich duszków się nie boję. Bardzo rozsądnie. Rozsądnie czy nierozsądnie? Żadnych duchów, żem tam nie widział. Za to na Hanzę wpadliśmy. Oj, marnie było, marnie. No, ale szczęścia widać więcej mam niż rozumu, bo tyś mnie zratował. No dobra, zobaczymy. Pokaż, co tam masz. Co waś tutaj masz? Pergamin, rupieć, mistrzowskie narzędzie kowalskie, czeladnicze narzędzie kowalskie, tutaj nic specjalnego. Zatem 225, może być drugi, trzeci, czwarty. Kasiorkę dla mnie ważniejsza na chwilę obecną. Buty bekerskiego oficera. Plus 6. Okej. I zobaczcie, 1995 punktów expa. Możesz dla mnie wykonać? Możesz coś dla mnie wykonać? Czarny jednorożec. Banshee plus 26. Długi pazur. Coś jeszcze mamy takiego wysokopoziomego, poziomowego? Nie ma nic takiego. Okej, dobra. Żegnaj. Do zobaczenia. Oby się wiodło paniczowi Liamowi i panience Matyldzie. W porządku, teraz zobaczymy jeszcze sobie zadania. 39. Braterska miłość 37, więc to jest ostatni jakby rzut, ostatnia możliwość, żebym to wykonał. I tutaj coś jeszcze było, zlecenia wiedźmińskie, beklerskie safari w mordę. 47 poziom, arcymistrzowski resztunek wilka. No i teraz pytanie, gdzie tutaj pójść? Albo beklerskie safari, albo ta braterska miłość.
Bo jedno i drugie, jeżeli zakończę, to będzie już pozamiatane. Dobra, zastanowię się na spokojnie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i jeżeli tak, skomentujcie to odpowiednio. Oczywiście nie zapominajcie o łapkach w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. A widzimy się w następnym odcinku. Bywajcie!